Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie w 12. odcinku z serii z gry Tomb Raider z 1996 roku. Dzisiaj przechodzimy Sanktuarium Dziecięcia, ale to chyba wezmę sobie lepszą broń. I w tym sanktuarium dziecięcia mamy jeden sekret i to tyle. Wracaj do mnie tu. Śpiewam, ponieważ chcę przejść ten level w sposób śpiewający, gdyż jest on dla mnie trudny. Nie, tak serio, to cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w 12. odcinku właśnie z tej serii, faktycznie. Sanktuarium Dziecięcia, Sanctuary albo Sanctuary of the Scion, Scion, whatever, może save. Nie pamiętam tego poziomu, także będzie zabawnie, hehe. I powiem wam, że że ten sekret to tutaj jest kultowy akurat w tym poziomie. Także jak sobie przypominałam właśnie, ojej, sekrety to długo się nie musiałam zastanawiać, skąd go kojarzę. Tu nie ma nikogo. Na pewno! Tu jest apteczka. Tu będzie pełno mutantów w tym poziomie. Pełno. Ojej. No ojej! Boże, jak ty patrzysz. Dobra, czekajcie. Ja muszę tutaj najpierw pomyszkować, zanim zejdę tam na dół. Co tutaj jest na górze? Chciałabym się dowiedzieć. Też tak grałam, dawno nie grałam w TRK. Aha, to jest miejsce na Anki, dobra. To na razie to zloaduję. I zjedziemy se na dół w takim razie. Boję się. O, już biegnie. Już biegnie. Okej. Okay. No, muzyczka się odpaliła. Zabieraj. I biegniemy. Z tym. Fantami. Trzeba się tu rozejrzeć na dole. Poziom jako tako to kojarzę ni. Ale... ale znać jak własną kieszeń to nie, 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 nie. Na pewno nie. I nie wiem, czy to nie jest problem właśnie. W każdym razie mam nadzieję, że nie będę się tu męczyć. Ale muzyka majestatiko. Cie babenko. Pewnie to oglądacie, jak ja mam matury i się stresuję. Także świetnie. Aktualnie, jak odcineczek jest nagrywany, to jest miesiąc dokładnie przed pierwszą moją maturą. Także trzymajcie kciuki, żebym zdała. Bo jak nie zdam, to się na żadne studia nie dostanę. Dobra. Może zapiszemy to. Tu będą te latające gnidy zaraz pewnie. Nie? A to dziwne.
Tak, tutaj to pamiętałam akurat. Tylko czy ja pamiętam, jak się przez to przebiegało? No pewnie. Nie było problemu większego, także spoko! Czekajcie, bo tutaj to takie podejrzane, nie? Ciągaj. Aha, i się otworzyły jakieś drzwi. I czy do mnie teraz leci? Leci. Leci! To było głośne teraz, przepraszam każdego na słuchawkach. Okej. Okay. Szogun jest na nie dobry. Moim skromnym zdaniem. To jest najlepsza broń na nie. Takie mam wrażenie, że... Wystarczą 3-4 strzały i... I nara, a nie pieprzenie się z magnumami. Albo z pistolsami, albo z uzikami. No dobra. Pamiętam, że trzeba się tu gdzieś wspinać. Po tych wertepach. Dobra, to może zacznijmy od tego tu. Dobra, czyli tam. Dobra. Zapis, żeby tego nie powtarzać. Coś tu jest? Szmeges, teges? Ty, to tam coś jest. A to może... Cholerka. Czekajcie, no bo ja nie wiem teraz. Ona mi tam nie wskoczy, nie? No nie doskoczy. Chyba, że stamtąd mogła do tyłu. No pewnie, że mogła. A, ja tu wymyślam. Było się odwracać od początku. Tak wam pokażę sneak peek. A nie widać. Chciałam wam pokazać nasz sekret. Ale trudno. No trudno! Czekajcie, bo ja nie wiem, czy ja tu powinnam być w ogóle jeszcze. O, jest. Sneak peek naszego sekretu. Mi się wydaje, że nie. Ale tak patrzę, czy tu znajdziek żadnych nie ma. Oczywiście takich, które widzę. A tam się otworzyły drzwi. O Jezu. To czemu ja tam chciałam iść? Dobra, pójdziemy najpierw tu. W takim razie. Ha. No niech będzie. Aczkolwiek nie jestem tego pewna. Zresztą mówiłam, że nie pamiętam tego poziomu za bardzo, także... Mogę się pomęczyć.
No, wysoko jesteśmy, wysoko. Aha, dobra, no to z tamtej strony. Okej. I teraz tu. O Jezu, to już ta sala. Kurde. Tak czułam, że oberwę. Bo jest jeszcze jedna sala, w której chyba się kluczyk łapie, a tutaj widzę, że już od razu na dzień dobry było to. No ale mamy pierwszy ank. Także G. Teraz musimy jeszcze drugi zdobyć. Jeszcze sekrecior by się przydał. To w ogóle. No dobra. To teraz w miarę bezpiecznie... O, wrócić. Ale... Nie wymyślaj. Jezus! Gdzie? Ach, tam na dole. Boże. I po co straszysz? Po co straszysz? Nie strasz, nie strasz, bo się zisrasz. Prawda, prawda. Dobra. To trzeba jeszcze tą drugą salkę obczaić, obpykać. Muzyczka drugi raz. Widzę, że drugi raz na trigger nadusiłam. Nie wiem, czy mówiłam w Zaginionej Dolinie Lost Valley, że te triggery właśnie przez tego fixa na 16 na 9 się triggerują nie jeden raz. W sensie, że mogą się striggerować kilka razy i to jest takie dziwne, nie? No bo jak pierwszy raz sobie grałam w tej rozdzielczości, to tak się wystraszyłam. Mimo, że wiedziałam, że drugi raz mi nie wyskoczy. No ale sam fakt. Także... Z jednej strony, jak właśnie te takie fajne melodyjki grają jak teraz, takie tajemnicze, grobowcowe, tego, szmeges-teges, to fajnie, to lubię. No, ale nie, kiedy słyszę tum 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 trudum 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 dum 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 dum, no to nie, to nie. To nie, bo wtedy to ja się... Nie jestem w ogóle bojaźliwa. Łatwo mnie przestraszyć. Jeżeli chodzi o jumpskerki. Chyba, że się ich spodziewam, no to wtedy to nie, ale tak, to bardzo łatwo mnie przestraszyć. Dobra, mamy tutaj drugą dźwiginkę. Okej. Lecisz do mnie? Ja sobie to zapiszę. Jakbym nie miał zrzucić. Leci. Dobra. Idziemy po sekret, potem pójdziemy po drugiego Anka i je wtykniemy i chyba na tym skończymy. Powiem wam, że jestem z siebie dumna, bo na razie to ani jednego fejla nie było. No. Też możecie być ze mnie dumni. Hech. Zaraz tam skoczymy. Nie bój, Tasi. Ja widzę ten sekrecior.
Zaraz to zrobię. I będziemy mieć uziki. Tylko trzeba dobrze, wiecie co, trafić tam w ten klocek. O, no i trafiłaś. Zabieraj. No, mamy. O, Jezus, lecą. Lecą. Aż dwa? O, cholera. Dalej, dalej. Aha, dobra, tu masz drugiego. No dobra, nie było tak źle. A ile mam tej amunicji? Uj, ja to bym już zmieniła na bezpieczniejszy. O Jezu, ile mamy tego? Dobra, niech będzie. Dobra. Zapis. I teraz się jakoś wrócić. Jak ja tu zejdę na dół, to mi się krzywda stanie, czy nie? Otóż nie. Także dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. O to chodziło. Oj, dobra. Tu mi się trochę krzywda stała, ale... Niech ta krzywda już będzie. Co mi tam? Dobra, idziemy do tamtego... tamtych drzwi. I tam będzie chyba to z tą wodą i z tym kluczem, co mi się kojarzy. Ojeju. I zobaczymy. No, kolejny raz trigger. Dobra, czekaj to. Teraz tak. Ja tu i tak chyba muszę... Czyli to nie ten basen. To nie ten basen, dobra. Ale coś tam chyba na dole było, nie? Jakaś apteczka czy coś. No nieważne, no to się po to wrócimy, jak będę szła z powrotem. Lecimy. Lecimy. Dobra, i tutaj pamiętam, że był taki skok wiary. W sensie, że trzeba dobrze trafić. O! Tej, czekaj, to przecież ja muszę ten klucz zebrać. A on był tu? Tak, on był tu. No to jak widać, jeszcze raz będę robić skok wiary. Niech będzie. Nie będę narzekać. No dobra. Lecisz. Teraz. Ekstra. Często on się nie udaje. Dzisiaj mi się udał. Dobra, wyciągaj magnumce i lecisz na centaura. No i git! Sorry za ciszę, ale się musiałam skupić aż. Ale git! Dobra, zabieraj drugi krzyż. Zabieraj go. Dobra. I spadamy stąd. Nic tu po nas. Nic tu po nas. Oj, oj, no trudno.
Jest tu jakaś apteczka, coś. Ej, tak się jeszcze raz przepłynął. Nie, nie ma. Taki pusty ten basen. No dobra. Safe. Bo nie wiem, czy mi ktoś krzywdy nie będzie chciał zrobić czasem. Tej, a ja teraz muszę wrócić tam na górę. Jeszcze. Ja. To ja na tego Sfinksa nie było jakiegoś sposobu? No właśnie, tamtędy jakoś. No to gites. Tu se wejdę. Już myślałam, że się będę męczyć. A tak to ja tu se boczkiem. No, dobra. I teraz wtyknąć te Anki. I idziemy dalej z poziomem. To chyba... Nie wiem, ile czasu mi zajęło. Chyba nie za dużo, ta sala. Także, wiecie, ja tak mówię, moja pamięć jest średnia. Ja to tak nie pamiętam za bardzo, a tu jednak się okazuje, że ja jestem Sixa i ja wiem chyba. Tylko w siebie nie wierzę. Dobra, jeszcze jednego. Z tej strony się chyba podchodziło. Widoczki zacne. Dobra, otworzyło się, to teraz trzeba tam zejść. W bezpieczny sposób, oczywiście. Żaden inny. Nie wiem, czy to takie bezpieczne. O, no dobra. Ale niech będzie. No i zjechać tam, nie? I tak se zapiszę, bo przecież... Jak ja się zrzucę, no to... Trigger? Jeszcze raz? A jednak nie, zobaczcie. Już czwarty się nie chciało odpalić. Dobra, ja to zapisuję. Ja się boję. Co tu mnie spotka? Aha. No dobra! Z grubej rury widzę. Myślałam, że jakieś, wiecie, teges, szmeges, a tutaj już... Widzę potężnie. Czy ja gdzieś widzę dźwignię jakąś? Nie widzę żadnej na razie. Wypłynę sobie jeszcze raz. Mamy tutaj Seta i Horusa. Znaczy się, no... Tak, dobrze powiedziałam. Chciałam powiedzieć, że na odwrót, ale dobrze powiedziałam. Posągi dwóch bogów konkurujących ze sobą w Egipcie. Także spoko, spoczici. Tylko teraz niech mi ktoś powiedział płynąć. Bo ja nie wiem. W Girymu? Nie, tu nic nie ma. Temu w Giry? Ten w Girach, o, ma dźwignię.
Tylko nie wiem, czy mi teraz wody starczy. A. No dobra. Niech będzie. I gdzie jestem? Aha, no dobra. To już średnio kojarzę. A niech będzie, niech będzie. Tak się zastanawiam, jak te wody opuścić, wiecie? Bo ja żadnej dźwigni tam nie widziałam. O Jezus! No i po co straszysz? Tak, żeby on mnie nie zrzucił! Kurna. No to nieźle. Panika. Panikara. Ano tu! Niemyty. Troglodyto. No gdzie tam lecisz? Ano tu! No, się nie myje i myśli, że co, że się ucieka. A ja smród i tak czuję. Dobra, nie wiem, co ja gadam dzisiaj w ogóle. Jakiś słowotok mam dziwny. Aha. Tam niżej to chyba nie, nie? Raczej nie. Raczej tu. O, ja pamiętam! Tu jest apteczka. W uchu. Hehehe. No dobra, ale co mi ta apteczka da? Jak ja nadal nie wiem, gdzie mam iść. Nie! Dobra, już myślałam, że jestem tak durna. Aha! Jednak jestem! Ona mi już tu nie chce wejść. Na górę. Jak się... O! Aha, no dobra. Niech będzie. No ale ja nie wiem, gdzie mam teraz iść. Bo się podniszczyła woda. Rzeczywiście. Kurde, rzeczywiście. A z tej strony co jest? Okej. Okay. Jest dźwignia. Okej. Okay. We are getting somewhere. We are getting somewhere. Aha, dobra, już wiem, gdzie jesteśmy. Lara, trzeba się zahartować. Wyciągaj naboje. Ja już wiem, gdzie my jesteśmy. My się wracamy do początku poziomu. I zaraz nas napadnie banda troglodytów. Zabieraj. Dawaj, dawaj.
Jak gra ci daje amunicję, to wiedz, że coś się święci. A apteczki to już w ogóle. Dobra. Zanim to zabierzesz, to zapisz to, dziewczyno. I lecisz. O kurde. O kurde. O kurde. O kurde. Ekstra. Ekstra. Jestem pewna, że tyle apteczek w ogóle nie trzeba zużywać. Tylko ja jestem pindzia, lindzia i nie umiem inaczej. A, no dobra. Jezu, tyle jest tych apteczek, ja się przejmuję. No ja pier... Wtykaj to. No, apteczka ekstra. A jeszcze tu jest Larson. Shoot you to hell. Sam się shootnij to hell. Nie Uzi. Zgłupiałaś? Gdzie ty jesteś? A tu. No ekstra, no tak! Jeszcze Larson mnie zabije. No ja nie zdążyłam do niego tak podbić, żeby go zaciupać ładnie. Dobra, zabieramy ostatni Science Kion i spadamy. Tak, Sanktuarium Dziecięcia. 15 zabitych, 29 znajdziek, 1 z 1 sekretów i 29 minut 17 sekund. Mam nadzieję, że wam się podobało. Nie klikam dalej, bo będzie cutscenka. W prawym górnym rogu macie anotację do... przepraszam za ten dźwięk, ale no, do Wieśka. I tak, zapraszam do następnych kolejnych i do zobaczenia. Thank you.